No hej, myśląc o piątym sezonie do Apex Legends, pewnie przychodzi wam jedna rzecz do głowy, a dokładnie osoba, czyli Loba. Uważam, że to jest jedna z lepszych postaci, ale ogólnie jeśli miałbym gdzieś się ustawić w rankingu, byłaby mniej więcej w połowie. Jestem świadom tego, że to jest świeża postać i póki co, na razie na pewno gracze muszą ją trochę rozpracować i tak naprawdę za jakiś czas pewnie dowiemy się, co można w tej postaci zmienić. Nie uważam, że to jest zła postać, jednakże potrzebuje paru buffów. Zacznijmy od umiejętności taktycznej. Pierścień powinien mieć większy zasięg rzutu. Jeśli jesteśmy na jakiejś skarpie, czy po prostu gdzieś wysoko, to powiedzmy, że zasięg, dokąd możemy rzucić w ogóle tą bransoletką, jest nawet spory. Ale jeśli jesteśmy na ziemi i chcemy się gdzieś wspiąć wyżej, to ten zasięg powoli zaczyna być mały. Ja rozumiem, że Loba nie jest Pathfinderem i że nie będzie od razu wystrzelała się za pomocą liny, tylko właśnie tej bransoletki, ale uważam, że jeśli chodzi o jej gabaryty, jest dość mała, dlatego moim zdaniem Loba powinna być w stanie rzucać trochę dalej właśnie tą bransoletką, żeby dotrzeć tak naprawdę w dalsze zakątki każdej mapy. Do tego z tym pierścieniem mam taki problem, że on dosyć długo opada i dla mnie ta czynność powinna dziać się nieco szybciej. Na przykład jeśli wyrzucimy tą bransoletkę, no to musimy poczekać kilka sekund, wtedy jesteśmy łatwym celem do trafienia, zwłaszcza, że nie możemy używać broni i tym bardziej sprintować, jedynie może ślizgać się gdzieś na przykład po jakimś stromym wzgórzu, no to wtedy to ma jak najbardziej sens, ale w momencie, kiedy jest jakaś bitwa i chcemy szybko się ewakuować, no to Wraith zrobi to o wiele lepiej ze swoją właśnie umiejętnością znikania na jakiś czas, a tutaj Loba jest tak naprawdę cały czas narażona na jakiekolwiek ataki, dlatego uważam, że nie dość, że powinno dać się dalej rzucać tą bransoletką, to powinno jeszcze opadać, nie wiem, sekundę, może dwie szybciej, żeby ta umiejętność miała trochę więcej sensu. I oczywiście jeszcze bym jej skrócił czas odnowienia, teraz wynosi to 30 sekund, a takim chyba sweet spotem by było 25 lub na przykład 40, ale że może użyć dwa razy na przykład tej bransoletki, tak jak w przypadku umiejętności taktycznej u Bangalore. Przejdźmy do pasywa. Jeśli Loba nie ma żadnej broni lub zbroi, a w pobliżu nie ma nawet tej z poziomu rzadkiego lub epickiego, powinna widzieć zbroję na przykład z poziomu pierwszego i drugiego oraz generalnie te rzeczy, których w danym momencie potrzebuje. Dla przykładu, jeśli nie ma w ekwipunku apteczek, a ma ubytek w poziomie zdrowia, to powinna widzieć wszelkie medykamenty. Jeśli nie ma kasku, a ktoś zabierze jedyny hełm z najwyższego poziomu, jaki jest w okolicy, powinna widzieć te z niższej klasy, jeśli właśnie takiego na sobie nie ma. Jeśli zabraknie jej amunicji do konkretnej broni, czy zbliża się do jej skończenia, na przykład mając R99, powinna widzieć lekką amunicję leżącą na ziemi, w skrzyniach lub deathboxach. Jeśli ktoś z drużyny w pobliżu zapyta się o brakującą amunicję, zbroję, apteczki czy inne potrzebne w danym momencie rzeczy, to te powinny podświetlać się przez ściany i inne obiekty, o ile takie się znajdują w zasięgu naszego wzroku, byśmy mogli je łatwo spingować, no bo w końcu Loba jest postacią wsparcia i bardzo mi tej funkcji brakuje, bo umówmy się, samo widzenie epickich tam przedmiotów spoko, fajna rzecz, czy tam jakiegoś wysokiego poziomu, ale pamiętajmy, że do poziomu trzeciego zaliczają się także jakieś celowniki, które, no umówmy się, nie będą aż tak przydatne jak na przykład zbroja czy apteczki w danym momencie. Dlatego uważam, że ta umiejętność powinna adaptować się do właśnie danej sytuacji, czyli jeśli potrzebujemy jakiegoś konkretnego typu lootu, to ten powinien się nam podświetlać, albo lootu, który potrzebuje ktoś z naszej drużyny. I wtedy ta umiejętność pasywna by miała o wiele więcej sensu niż jest teraz. Bo okej, spoko, fajnie, że widać na przykład jakąś mocną zbroję, ale co z tego, jeśli nie ma danej w pobliżu, a my bardzo jej potrzebujemy, bo na przykład jesteśmy pod ostrzałem. No to żebyśmy wiedzieli, gdzie na przykład, dokąd się udać, żeby jeszcze zyskać nam trochę sekund, to wtedy Loba by była jedną z najbardziej OP postaci. Takie jest moje skromne zdanie. To by ułatwiło naprawdę rozgrywkę, no bo umówmy się, zdarzają się takie sytuacje, że możemy kogoś pokonać mając jakąś białą zbroję przeciwko komuś, na przykład z taką zepicką. I takie sytuacje się zdarzają dość często, ale jeśli takiej zbroi nie mamy, a ktoś ma właśnie zbroję z trzeciego czy czwartego poziomu, no my jesteśmy wtedy łatwym celem, wiecie jak szybko się pada, tak naprawdę nie mając żadnego uzbrojenia na sobie. Dlatego taka mała rzecz do jej pasywa sprawiłaby, że na pewno by była o wiele fajniejszym wyborem niż jest teraz, a zwłaszcza, że jak mówiłem, jest to postać wsparcia i taki pasyw zdecydowanie poprawiłby jej zdolność.
Przejdźmy do ulta. Aktualnie mamy dwa sloty na wzięcie przedmiotów z naszego butiku. Czy to jest dużo, czy mało, to by była dosyć kwestia sporna, ale znalazłem w sumie takie rozwiązanie, żeby wykorzystać jeszcze trochę więcej potencjału tak naprawdę. Dobrze by było, gdyby były trzy sloty czarnego rynku, z czego dwa jak były dotychczas, ale jeden dodatkowy na wyłącznie amunicję. Oraz też bym zmienił minimalnie trochę szybciej przynoszenie wybranej rzeczy z marketu, bo musimy przytrzymać ten przycisk. A o tej amunicji mówię włącznie dlatego, że często zdarza się tak, że rzeczywiście w okolicy jest dużo potrzebnego lootu i uważam, że gdyby były trzy sloty na jakiekolwiek przedmioty, to by było już zbyt OP. Tak moim skromnym zdaniem. A tak to nie musimy się skupiać, na przykład jeśli potrzebujemy trochę amunicji, to możemy to jakoś tak mniej więcej zbalansować i to też by mogło dać w jakiś sposób przewagę i nie jakoś bezpośrednio ingerując zbyt nachalnie tak naprawdę w rdzeń samej umiejętności. No i jeszcze jedna rzecz, której mi brakuje w butiku. Jeśli wróg skorzysta z postawionego przez nas marketu, powinniśmy dostać o tym powiadomienie w postaci ikonki takiej, jak w przypadku wejścia przez płotek Watson czy zestrzelenia hologramu Mirage'a, żeby przeciwnik nie miał tak łatwo przy korzystaniu z nie swojego urządzenia. Automatycznie to powinno zostać spingowane i wypowiedziane na głos dla całej drużyny, bo taka forma sygnalizatora może dać nam przewagę. Jak wiecie, dostajemy taką informację, jeśli mamy butik za nami, możemy wtedy wrócić się, bo wiemy, że w tym miejscu znajduje się wróg, może drugi wróg korzysta w tym samym czasie z butika, bo dostaliśmy dwie ikonki, to wtedy wiemy, jak się przygotować, na przykład jaką taktykę obmyślić, żeby zajść wroga po prostu i ewentualnie zaatakować, czy zostawić na niego jakieś pułapki. Zwłaszcza kiedy korzysta z tego butika, no to wtedy też jest powiedzmy zajęty i też możemy w tym momencie spreparować atak i moim zdaniem to bardzo dobrze by się sprawdziło. Napisz także, czy te małe buffy mogłyby pojawić się w grze, czy one w ogóle mają sens, bo jestem ciekaw po prostu w tym momencie opinii. Jeśli masz także jakieś inne ciekawe pomysły, to oczywiście sekcja komentarzy jest otwarta, więc po prostu gorąco zachęcam się, żebyś napisał lub napisała właśnie jakieś swoje propozycje. A jeśli film się spodobał, to zostaw tego kciuka w górę wraz z subskrypcją i dzwonkiem, by nie przegapić nowości. No i widzimy się już niedługo. Dzięki wielkie za oglądanie, zatem cześć i hejos.